Proszę Państwa, album, który dzisiaj jest prezentowany, ukazał się wczoraj wieczorem, jest prezentem dla tych, których praktycznie już nie ma. Ja sam wiem bodajże o 5 czy 6 osobach z Brygady Świętokrzyskiej, które jeszcze żyją. To są wszystko osoby po 90, schorowane, raczej nie wychodzące z domu. Pamiętam, gdy w 1990 roku, po raz pierwszy, gdy było można, na Kieleczyźnie, w miejscu, gdzie brygada się formowała, też w sierpniu ówczesnego roku, zjechało z Polski, ale także z całego świata. Z Australii, z Nowej Zelandii, z Argentyny, z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, z Kanady, łącznie około 300 żołnierzy, oficerów brygady. Te uroczystości tam trwały 3 dni i 3 noce. Można było poznać ludzi trochę innych niż tych z konspiracji, których tu widywałem, których spotykałem, z którymi rozmawiałem. Tych wyklętych, ale najbardziej ze wszystkich wyklętych. W Polsce Ludowej po 1944 roku Narodowe Siły Zbrojne były inwektywą. To była obelga. Ktoś był NZ-owcem, komuna nie musiała tłumaczyć. Ale jeszcze w ramach Narodowych Sił Zbrojnych byli najgorsi z najgorszych. To była właśnie Brygada Świętokrzyska. Symbol wszelkiego zła, zaprzaństwa, zdrady narodowej, mordowania Żydów, rozpętania wojny domowej i tak jak mówię, wszystkiego co najgorsze. Ci, którzy ich o to oskarżali, mieli o monopol na wszystko, bo mieli władzę. Dokumenty trzymali w więzieniu, świadków historii, znaczy dokumenty, no też archiwa nie były dostępne, świadków historii albo mordowali, albo zamykali na kilka, kilkanaście, albo więcej lat więzienia. Byli to obywatele trzeciej, czwartej kategorii, bez prawa, możliwości jakiejkolwiek obrony i propagandowo robiono z nimi wszystko. Znaczna część tej propagandy do tych ludzi przylgnęła. Tak jak rozwarstwiano polskie podziemie niepodległościowe, szczególnie po 1956 roku, znajdując jakąś tam niszę, miejsce dla innych formacji, dzieląc Armię Krajową na reakcyjną górę i otumanione, ogłupiałe doły, które można dla komuny odzyskać, dla tych ludzi miejsca nie było, często nawet fizycznie. Prześladowane były także ich rodziny. To są historie same w sobie. Mam nadzieję, że będą opisane. Dlaczego? Dlaczego oni i dlaczego najbardziej? Dlatego, że byli najbardziej przenikliwi. Oni pierwsi zobaczyli, przekonali się, że wszystkie koncepcje, jakie powstawały na początku kształtowania się polskiego podziemia niepodległościowego, koncepcja powstańcza, że cały wysiłek polskiego państwa podziemnego idzie w przygotowanie powstania, to powstanie miało wybuchnąć w momencie wycofywania się Niemców z ziem polskich. Ale nie zakładano, nie rozumiano tej sytuacji, że będzie taka sytuacja jak w czerwcu 1941 roku, gdy na polskie ziemie wschodnie, na terytoria zajęte przedtem przez Związek Sowiecki, wkroczy wyzwoliciel, armia niemiecka, III Rzesza i będzie to wyzwolenie spod jednej okupacji w celu stworzenia nowej okupacji. Dokładnie ta sama sytuacja powtarza się po styczniu 1944 roku. Na ziemię polskie wkraczają bolszewicy. Nie ma aliantów, nie ma szans na pomoc aliantów. Wiadomo, jak ta końcówka wojny będzie wyglądała. To już były układy międzymożnymi tego świata. Polska została sprzedana wcześniej. Jeszcze tego nie wiedzieliśmy, nie rozumieliśmy, nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę. Poza tym po tylu latach strasznej wojny, okupacji, ludzie żyli nadzieją, że to jest niemożliwe, żeby nas tak potraktować. Kraj, który jako pierwszy przeciwstawił się złu, jako pierwszy został napadnięty, jako pierwszy uległ całkowitej destrukcji, ma teraz zapłacić za to najwyższą cenę niepodległością i większą częścią terytorium polskiego państwa. I ludzie z Narodowych Sił Zbrojnych zaczęli to widzieć wcześniej, rozumieć wcześniej. Już od połowy 1943 roku, gdy zdali sobie sprawę z tego, jaka będzie sytuacja, ich plany powstańcze są inne. Ale to nie jest tak, że idą wbrew wszystkim, że są sami w tej sytuacji i tak jakby wywyższają się. Nie, dokumenty, które mamy, które dzisiaj są dostępne, mówią zupełnie coś innego. Narodowe Siły Zbrojne w podziemiu, w tym podziemiu niepodległościowym, w polskim państwie podziemnym, potraktowane zostały źle. To trzeba powiedzieć bez żadnych zaciemnień, bez żadnego ukrywania sprawy. Między innymi za tą przenikliwość. Także między innymi dlatego,
że nie mając takich środków materialnych, takich możliwości, stworzyli alternatywę polskiego państwa podziemnego. Stworzyli struktury cywilne i struktury wojskowe, które od samego początku nastawione były na walkę z każdym okupantem. Ta cała późniejsza ideologia w historiografii czy Polski Ludowej, ale także wśród historyków niezależnych, która twierdziła, że Narodowe Siły Zbrojne podobno w połowie 1943 roku odwróciły wrogów. Uznały, że Polska już nie jest wrogiem Niemców, tylko wrogiem komunistów. W związku z tym z Niemcami się nie bijemy, a komunę zwalczamy. Nie ma na to żadnych dokumentów, nie ma na to żadnych dowodów. Są dowody zupełnie przeciwne. Aż do ostatnich rozkazów Narodowych Sił Zbrojnych, które wychodziły w styczniu, lutym 1945 roku, gdy armia niemiecka już praktycznie wycofywała się w popłochu z ziem polskich, gdy nie było niemieckich struktur okupacyjnych, ostatni dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych z tamtego okresu cały czas, tak samo jak na początku w 1942, 1943 czy w 1944 roku pisali. Nie ma wroga numer jeden i nie ma wroga numer dwa. Jest wróg jeden, obojętnie jak się nazywa, czy jest to Niemiec, czy bolszewik. Obu traktujemy tak samo. To byli ludzie, którzy widzieli więcej, rozumieli więcej, ale też rozumieli, że są w mniejszości, że ich siły nie są równoważne z tym, co reprezentuje całe polskie państwo podziemne. I dopiero po latach, gdy możemy z tych dokumentów wytworzonych przez Narodowe Siły Zbrojne, z ich planów operacyjnych, wyciągnąć to, co jest najbardziej istotne, rozumiemy, że oni mieli rację, a mimo to chcieli pomagać, chcieli być razem, nie chcieli się separować. Mam przy sobie dokument z 22 listopada 1943 roku. To jest to okres, kiedy zmieniają się plany powstańcze Armii Krajowej, kiedy zmienia się koncepcja polskiego państwa podziemnego. Z tych wcześniejszych planów powstańczych tworzą się nowe. Równolegle w Narodowych Siłach Zbrojnych, to jest jeszcze przed scaleniem z Armią Krajową, zapada historyczna decyzja. Otóż dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, wówczas pułkownik dyplomowany Tadeusz Kurcjusz Rzegota, nakazuje podległym mu okręgom, komendantom okręgów, przystąpić do rozmów mających na celu ustanowienie na okres starć zbrojnych wspólnego, jednolitego dowództwa operacyjnego, scalenia całego szeregu wysiłków wojskowych, opracowania wspólnych planów akcji zbrojnych wraz z podaniem poszczególnych zadań taktycznych poszczególnym oddziałom wojskowych różnych organizacji. Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych na czas akcji zbrojnych jako zwarte jednostki wchodzą pod komendę wyznaczonych przez komendanta Armii Krajowej dowódców operacyjnych i wykonują ich rozkazy operacyjne. Celem scalenia całego szeregu wysiłków wojskowych na terenach okręgów już obecnie sztaby komend terenowych współpracują ściśle z sobą, zwłaszcza w obecnej akcji specjalnej i opracowywaniu planów operacyjnych przyszłych działań. I tak dalej. Nie było żadnej innej konspiracyjnej organizacji w polskim państwie podziemnym, które tak by podeszły do tego, co było wspólne, do wspólnych zadań i do wspólnego losu. To nie Narodowe Siły Zbrojne wyłamywały się. To nie oni byli przeciwko, nie oni stawiali opór władzom legalnym. Od początku do końca Narodowe Siły Zbrojne uznawały autorytet i zwierzchnictwo naczelnego wodza, przyjmowały jego plany, wykonywały jego rozkazy. Wykonywali też instrukcje rządu, które były takie, że w przypadku, jeśli wkroczą na ziemię polskie bolszewicy, jeśli nie będzie pomocy z zewnątrz, w żadnym wypadku nie wolno się ujawniać i nie wolno współdziałać z nowymi okupantami. W tym samym czasie, tym, o którym mówimy, powstaje nowa koncepcja w łonie Komendy Głównej Armii Krajowej. Nie jest tu miejsce i czas na to, żeby mówić, kto był za, kto był przeciw, kto był za to odpowiedzialny, ale takie decyzje zapadły. 26 listopada 1943 roku generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, komendant główny Armii Krajowej, informuje naczelnego wodza w ściśle tajnym piśmie.
Nakazałem ujawnienie się wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu uchodzących Niemców. Zadaniem ich w tym momencie będzie dokumentować swym wystąpieniem istnienie Rzeczpospolitej. W tym punkcie rozkaz mój jest niezgodny z instrukcją rządu. Jest to odejście od tej koncepcji, żeby ratować substancję żywą narodu, żeby ten cel polskiego państwa podziemnego, ten cel ostateczny, najważniejszy, jakim nie było powstanie powszechne, bo tym celem była ochrona substancji żywej narodu. Był to cel sformułowany już 1942 roku wobec ogromu zbrodni popełnionej przez obu okupantów, Niemców, Sowietów, później komunistów na ziemiach polskich. Polskie państwo podziemne rozumiało, co to jest ekonomia krwi. Każda strata, chociażby jednego Polaka, to jest na przyszłość, na okres powojenny, brak dwóch rąk do pracy, mówię w przenośni. To jest osłabienie naszego bytu, a może nawet jego zagrożenie. I na tym miała się skupiać konspiracja. Akcje w związku z tym miały być tak podejmowane, żeby nie powodować strat ludności cywilnej, nie powodować przedwczesnych wybuchów powstania, nie dokonywać akcji nierozważnych. To wszystko w dokumentach jest, ale o tym wszystkim i historycy, i my wszyscy jakoś zapominamy. Jesteśmy wychowani na różnego rodzaju serialach, na strzelaniu, na biciu się, ale to jest tylko część całej historii polskiego państwa podziemnego. I byli tacy, którzy bili się od samego początku, ale jednocześnie rozumieli, że musi być sens tej bitwy. I to były Narodowe Siły Zbrojne. W momencie, kiedy ta koncepcja, która już pada, ta powstańcza wcześniejsza, która pada z racji tego, że Polska nie jest wyzwalana przez aliantów, nie możemy przyłączyć się do tego wybuchu, tak jak to było podczas I wojny światowej, że rozbrajamy resztki wycofujących się Niemców, tylko mamy przed sobą zwarte siły niepokonanego jeszcze przeciwnika, a z drugiej strony przychodzą nowi okupanci, którzy na znacznym terenie Polski, II Rzeczpospolitej, dali się poznać do czerwca 1941 roku, do inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki. Nawet w ramach AK nie było czegoś takiego jak posłuszeństwo, jak wykonywanie tych nowych rozkazów powstańczych. Kategorycznie przeciwstawił się temu komendant okręgu nowogródzkiego, podpułkownik Janusz Szlaski, pseudonim Prawdzic. On powołał się na wcześniejsze rozmowy uzgodnienia z generałem Stefanem Roweckim, że w przypadku, kiedy Sowieci wejdą ponownie na ziemię polskie od wschodu, w żadnym wypadku on sił swojego okręgu nie ujawni i nie da zniszczyć tych, którzy byli obrońcami Kresów. Przeciwstawił się temu także w znacznym stopniu mój ukochany dowódca, pułkownik Władysław Liniarski, komendant okręgu białostockiego Armii Krajowej. Gdy dostał te nowe instrukcje, gdzie miał się ujawnić przed bolszewikami, a to jest jedyny komendant okręgu Armii Krajowej, który przetrwał trzy okupacje. Pierwszą sowiecką w okręgu białostockim do czerwca 1941 roku, następnie całą okupację niemiecką do lipca 1944 roku i wreszcie cały następny rok do lipca 1945 roku pod nową okupacją sowiecką. Został aresztowany przez bolszewików tylko dlatego, że został wezwany pod sankcją kary śmierci przez pułkownika Rzepeckiego do Warszawy. Pułkownik Liniarski początkowo odmawiał. Mówił, że w tej sytuacji, w jakiej jest, nie może opuścić terenu okręgu. Po drugie, ta rozmowa bezpośrednia nie ma sensu z pułkownikiem Rzepeckim, bo on rozkazy zna, wszystkie instrukcje zna, ma łączność z Londynem, w związku z tym wie, co ma robić. Ale pułkownik Rzepecki mu zagroził sądem wojennym. Jako zdyscyplinowany oficer stawił się i jego konspiracja w sposób tragiczny już się zakończyła. Gdy pułkownik Liniarski dostał te nowe instrukcje, pozwolił sobie na rzecz następującą. Napisał do komendanta głównego Armii Krajowej, generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur, następującą rzecz. Proszę o wyjaśnienie,
Kiedy ostatnio został zawarty nowy traktat o przyjaźni ze Związkiem Sowieckim, ponieważ jak dotychczas prasa oficjalna polska i bolszewicka stwierdza, że bolszewicy są wrogami Polski. I teraz proszę zobaczyć, co się stało. Bezpośrednim przełożonym komendanta okręgu białostockiego, pułkownika Liniarskiego, był komendant obszaru, pułkownik Edward Godlewski, pseudonim Garda. Pułkownik Godlewski przestraszył się tego pisma i nie wysłał do generała Komorowskiego, że nie można kwestionować rozkazów przełożonych. Ale nieznany nam dzisiaj z nazwiska oficer komendy okręgu białostockiego Armii Krajowej o pseudonimie Andrzej, był to szef referatu przerzutów powietrznych komendy obszaru, dopisał własnoręcznie na piśmie pułkownika Godlewskiego: regulamin nakazuje stawiać pytania, o ile rozkaz jest niejasny. Pułkownik Liniarski też rozkazu burzy nie wykonał. Wykonał go w minimalnym stopniu. Miał sformować dwie dywizje piechoty i dywizję kawalerii, które miały wziąć udział w burzy, ujawnić się przed bolszewikami, wystąpić w roli gospodarza, następnie dać się rozbroić, wymordować, wywieźć na Syberię. On jako zawodowy oficer, człowiek o niezwykłej przenikliwości, sama ta jego historia, że potrafił przetrwać trzy okupacje, o tym świadczy, przeciwstawił się temu. Dywizji nie sformował, brygad nie sformował, poszczególne oddziały partyzanckie, które i tak już były w lasach, były w terenie, przystąpiły do burzy w bardzo ograniczony sposób. Te oddziały dostały rozkazy ujawnienia się przed bolszewikami i kadry tych oddziałów, oficerowie, a także żołnierze, zapłacili za to odpowiednią cenę. Także cenę najwyższą. Z Komendy Głównej Armii Krajowej na teren okręgu białostockiego przysłany został na przykład oficer, który był w głębokiej rezerwie Komendy Głównej. Takich oficerów było około 2000 na etatach pobierających apanaże, którzy czekali na swój przydział na okres powstania powszechnego, żeby objąć najwyższe dowództwa. Był to pułkownik Jan Stencel, pseudonim Rawicz, przedwojenny dowódca pułku piechoty. Łączniczki przywiozły, a była przecież granica między Bezondersbezirk Białystok a generalnym gubernatorstwem, przewiozły z narażeniem się na śmierć w częściach jego mundur, szablę, cały szamerunek, czapkę, buty, odznaczenia. I na pierwszej odprawie, którą wyznaczył z Komendą Okręgu Białystok, ubrał się w to wszystko, jak później opowiadał major Władysław Bruliński, Oskar, szef Biura Informacji i Propagandy tego okręgu, wyglądał jak stróż w Boże Ciało. Mówi: my tu w konspiracji, przebrani za chłopów, w kufajkach, przewiązani sznurkami, bo tylko tak można tam się było w terenie utrzymać, a tu wychodzi człowiek z wyznaczonej kwatery, jak na manewrach przedwojennych, podchodzi do nas i mówi: stopień wojskowy. Mówię: major. A on moim guzikiem przy marynarce cywilnej merda mówi: no panie majorze, my o tym jeszcze porozmawiamy. Macie wyglądać jak oficer. Dla nich ważniejsze było to, cały ten szamerunek, niż to, co było najważniejsze. Co jest później? Władysław Liniarski siedzi, Władysław Bruliński siedzi, komenda okręgu aresztowana, wymordowana. Pułkownik Jan Stencel razem z szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku tworzą komisję likwidacyjną byłej Armii Krajowej, obejmują zwierzchnictwo nad tymi ludźmi, przejmują broń i każą wszystkim spowiadać się z działalności antyniemieckiej, co służy później następnym śledztwom. To jest ten polski los, to jest niezrozumienie do końca ówczesnej sytuacji. Narodowe Siły Zbrojne rozumiały, tak jak mówiłem, byli gotowi oddać wszystkie aktywa, jakimi dysponowali, a to była już pokaźna armia, bardzo dobrze wyćwiczona, nieźle uzbrojona, jako jedyna organizacja obok AK dysponująca profesjonalną kadrą wojskową, zawodową, bo w innych organizacjach tego nie było. Ta organizacja chce oddać wszystko, co ma, tym, których uważa za najważniejszych. Ale w momencie, kiedy Armia Czerwona przekroczyła ziemię polskie, kiedy okazało się, że te ujawnienia powodują aresztowania, morderstwa, rozbrajanie żołnierzy, wysyłanie ich na Syberię, wcielanie do Armii Czerwonej albo do Armii Berlinga, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik Tadeusz Kurcjusz,
wydaje rozkaz, który wyjaśnia aktualną sytuację. Związek Sowiecki, równocześnie zgłoszonymi roszczeniami do połowy ziem polskich, prowadzi w kraju poprzez swe agentury, Polską Partię Robotniczą i Armię Ludową, komunistyczną akcję dywersyjno-rewolucyjną, wymierzoną przeciw ustrojowi i całości państwa polskiego. I jednocześnie pułkownik Kurcjusz mówi o postawie, jaką ma zająć podległa mu organizacja. Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich jej ziem wschodnich. W obecnej sytuacji wydaję następujące polecenia ogólne. Wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być uważane za wojska wrogie. To jest powiedziane jednoznacznie. W dokumentach, które już przytaczałem, w rozkazach generała Tadeusza Komorowskiego możemy przeczytać coś takiego. To jest instrukcja, jak ma wyglądać współdziałanie z armią sowiecką. Miejscowy dowódca Polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń. Jaki był los tych ludzi, którzy do tych życzeń się zastosowali, wiemy. Ten los był straszny. Pułkownik Rzegota tego błędu nie popełnia. Z uwagi na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników, polecam na podstawie instrukcji rządu RP i rozkazów wodza naczelnego unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. W wypadku, gdyby władze sowieckie nie uszanowały życia i mienia obywateli polskich, wydam rozkazy specjalne. Podaję do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom rządu i interesom narodu polskiego traktowana będzie jako zdrada państwa polskiego. I jeszcze coś. Dlaczego Brygada Świętokrzyska, a także inne oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, nawet te scalone z AK, jeszcze podczas okupacji niemieckiej w tych ostatnich miesiącach zwalczają podziemie komunistyczne? To też wynika z tych założeń. Dążenie do normalizacji stosunków z rządem sowieckim, ani ewentualne osiągnięcie tego porozumienia, nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładową akcją agentur bolszewickich na ziemiach polskich. To stanowisko jest cały czas podtrzymywane. W komunikacie Biura Informacji Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych z 15 kwietnia 1944 roku oznajmiano, jest to instrukcja wewnętrzna, nie do propagowania na zewnątrz organizacji, tylko wewnątrz niej, wśród kadry oficerskiej i wśród żołnierzy. To jest wyjaśnienie tej sytuacji, która jest trudna do wyjaśnienia, bo to wszystko, te nakazy ujawnienia rodziły odruch buntu. Kierownik Biura Informacji na podstawie instrukcji swojego dowództwa wyjaśnia. Odnośne instrukcje rządu polskiego nakazujące nawiązanie współdziałania AK z wojskami sowieckimi należy rozumieć jako manifestacyjne i spowodowane jedynie względami dyplomatycznymi, gdyż w przeciwnym wypadku ich intencja byłaby sprzeczna z zasadniczym interesem polskim. Uważamy, że stosunek Związku Sowieckiego do Polski został już tak dokładnie określony i poparty dowodami, że ta nowa próba jest zbyteczna i niewarta tych ofiar, jakie za sobą pociąga. Ponadto rząd, a również i delegat, na którego opinii musiał się rząd oprzeć, nie wzięli pod uwagę bardzo szkodliwych następstw tego kroku w kraju. Z przytoczonych względów Narodowe Siły Zbrojne nie będą ujawniać swych oddziałów wobec wkraczających wojsk sowieckich, ani nawiązywać z nimi współpracy. Stanowisko to znalazło uznanie wśród decydujących czynników wojskowych w kraju. To już jest okres scalenia z AK, ale jednocześnie jest nakaz, żeby w prasie Narodowych Sił Zbrojnych uszanować stanowisko sprzymierzeńców i ludzi innej orientacji politycznej. W prasie należy zajmować w tej sprawie stanowisko określające jasno naszą własną postawę
i tłumaczące właściwie intencje rządu. Nie należy atakować rządu i AK. Artykuły na ten temat należy wzorować na prasie centralnej. Nawet w takiej chwili tłumiona jest krytyka władz polskiego państwa podziemnego. I NZ-owcy są później, po wojnie, ale także już podczas wojny, atakowani, szkalowani nie tylko przez przeciwników, nie tylko przez komunistów, to byłoby zrozumiałe, ale także wśród tych, którzy powinni rozumieć zarówno ich intencje, ich wysiłek zbrojny, jaki włożyli, ich program polityczny, byli atakowani jak wrogowie. Było to pomocnictwo dla propagandy komunistycznej. Była to postawa bardzo brzydka. Przy okazji zwalczano ich jako przeciwników, zrzucając na nich rzeczy, których nigdy nie popełnili. To były te morderstwa popełnione na Widerszalu, Makowieckim, innym. Jak nie my, to wszystko zrzucamy na NZ, niech to biorą na siebie. Te oskarżenia o współpracę z Niemcami, czego dowodem później miała być Brygada Świętokrzyska, ale nie tylko. Rozpętanie wojny domowej, mordowanie Żydów. To się skądś brało. Ktoś za to był odpowiedzialny. Jest dzisiaj rolą historyków cierpliwie dochodzić do prawdy, pokazywać, kto robił to dlatego, że był pożytecznym idiotą, ale kto robił to z innych, bardziej głębokich pobudek, bo i takie niestety były. Brygada od samego początku, od sierpnia 1944 roku nie ukrywa, że walczyć będzie z dwoma okupantami. Jako drugą okupację uważano działalność sowieckich oddziałów i oddziałów związanych z Polską Partią Robotniczą, czyli wówczas Armią Ludową. Nie ukrywano tego, wyjaśniano dlaczego i nie było żadnych tego typu rzeczy, żeby trzeba się było z tego tłumaczyć. Dla ówczesnej tak zwanej opinii publicznej, ludzie, którzy wtedy żyli, widzieli, co robi komuna, było to coś zupełnie naturalnego. Takim sztandarowym przykładem tego, co zrobiła brygada, rzeczy rzekomo wyjątkowo ohydnej, ten atamański ząb i zbrodniczy Bohun dokonali pogromu sowieckich partyzantów, tak się nazywali, chociaż zaraz powiem, kim byli, i oddziałów Armii Ludowej pod Rząbcem 8 września 1944 roku. Do dzisiaj jest to taki koronny dowód ze strony komuny, ale także osób im sprzyjających, tego, co robiły Narodowe Siły Zbrojne. Zamiast bić się z Niemcami, to bili sojuszników i sojuszników naszych sojuszników. Otóż zgrupowanie sowieckie, które zostało pobite i rozbrojone pod Rząbcem, nie wnikam tu już w głębsze szczegóły, jest nie czas i miejsce na to, powstało zaledwie kilka dni wcześniej z tak zwanych Ostlegionów, z obywateli sowieckich, byłych żołnierzy, oficerów Armii Czerwonej, którzy przeszli na służbę niemiecką, służyli w formacjach pacyfikacyjnych, policyjnych i mordowali polską ludność cywilną. Zrzucona grupa NKGB, czyli sowieckiej bezpieki, pod dowództwem kapitana Iwana Karawajewa, pseudonim Iwan Iwanowicz, kilkunastoosobowa grupa NKGBistów i NKWDzistów, dostała za zadanie sformułowanie sowieckiej brygady partyzanckiej. Ale skąd wziąć Sowietów latem 1944 roku na Kielecczyźnie? Przecież takich nie było. Otóż byli. Docierali do właśnie tych Ostlegionów i tłumaczyli. Wy zdradziliście towarzysza Stalina i Związek Sowiecki. Za to będzie surowa kara. Ale macie możliwość rehabilitacji. Germaniec jest bity, my tu zaraz przyjdziemy i z wami też zrobimy porządek. Macie okazję się zrehabilitować. Uciekajcie z bronią do lasu, do nas, stworzymy z was brygadę i w walce z Niemcami zrehabilitujecie się. Kilkudziesięciu takich ostlegionistów z bronią w ręku spod Częstochowy uciekło do komunistów. I jak zanotował to w swoich wspomnieniach i na szczęście opublikował towarzysz Władysław Machejek, byli to tacy bandziorzy, że zabraliśmy im broń i nie dostali od nas ani jednego karabinu. Oni się bali tych ludzi mieć między sobą. To byli ci, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mordowali okolicę, mordowali polską ludność, służyli za niemieckich pacyfikatorów. Z takimi ludźmi
rozprawiała się brygada. To była ulga dla miejscowego społeczeństwa. Dokumenty na ten temat, wszelkie jakie są dostępne, te najważniejsze, opublikowaliśmy razem z panem profesorem i z Piotrem Gontarczykiem kilkanaście lat temu. Ale jeszcze cały czas tej obelżywej propagandzie pobrzmiewa echo, jakby tego wszystkiego nie było. Jakbyśmy nic na ten temat nadal nie wiedzieli. Wiemy, trzeba tą wiedzę upowszechniać i trzeba się tego nie bać, nazywać rzeczy po imieniu. Skoro było dwóch wrogów, to trzeba się było bronić przed jednym i przed drugim. Brygada to robiła. Album, który dzisiaj jest prezentowany, służy czemuś innemu. To jest wydawnictwo okolicznościowe. To nie jest ani historia brygady, ani naukowe tłumaczenie wszystkich związanych z tym zawiłości. Chodziło o pokazanie ludzi, postaci, jak ci ludzie wyglądali i podstawowych dokumentów. Nie pierwszych, lepszych dokumentów. Tych, które można przeczytać. Tych, których są informacje o kolejnych losach brygady, o postawie jej dowódcy, pułkownika Antoniego Szackiego, pseudonim Bohun Dąbrowski, o jego intencjach. Nie ma nic ważniejszego. Żadne późniejsze wspomnienia, opowieści nie zastąpią nam tego, co jest w dokumentach z tamtego okresu. One są najbardziej wiarygodne. Pisane są na bieżąco, dotyczą tego, co się wówczas dzieje i trudno temu w jakikolwiek sposób zaprzeczyć, że było inaczej. Brygada doszła jako jedyna polska jednostka partyzancka, jedyny związek taktyczny, doszła na zachód, połączyła się z wojskami amerykańskimi. Amerykanie, znając przebieg losów brygady, jej intencje, poznając jej kadrę dowódczą, uznali ją za formację sprzymierzoną. Pozwolili nosić amerykańskie oznaki na mundurach, przeszli na amerykańskie racje żywnościowe, stali się towarzyszami broni, kombatantami, takimi samymi jak Amerykanie. Oczywiście w odpowiedniej skali, w mikroskali, bo brygada nie była wielką jednostką. W momencie, kiedy znalazła się na zachodzie, to jest około 1200 ludzi. Wychodzili z kraju, było nieco ponad 800. Te rozrosty kadr w drodze to jest przejmowanie ludzi z robót przymusowych, uciekinierów z obozów jenieckich, uciekinierów lub z kolumn marszowych powstańców warszawskich, którzy Niemcy gnali gdzieś na zachód. Brygada ich wszystkich przygarniała, nie pozwalała ich Niemcom oddać. Część z nich by pewnie nie przeżyła. To są też te mniej znane losy brygady. Ale później dzieją się jeszcze rzeczy, które są dopiero do opisania, dopiero do pokazania i dopiero do upowszechnienia. Od samego początku, tak jak mówiłem, tak jak NSZ jest wrogiem numer jeden dla komuny, to najbardziej wyklęci są ci z brygady. To są ci faszyści, to są ci, którzy z komuną bezpośrednio walczyli. Komuna występuje o kadrę dowódczą brygady, wciągając ich w Londynie do Międzynarodowej Komisji Zbrodni Wojennych, nadając im numery zbrodniarzy wojennych, co było bardzo łatwe. Każde państwo alianckie, w tym niestety także Polska Ludowa, była państwem alianckim, sprzymierzeni ją uznawali, miała takie prawo, żeby zgłosić każdego, ale to jeszcze nic nie oznaczało. Dla komuny to był duży sukces. Pułkownik Antoni Szacki, Bohun Dąbrowski, otrzymał numer 4187. Proszę zobaczyć, w hierarchii zbrodni niemieckich w skali II wojny światowej, gdy zbrodniarzy były miliony, pułkownik Bohun ma tak niski numer. Jeden z pierwszych zbrodniarzy. Do tej listy komuna dopisywała później jego zastępcę, podpułkownika Władysława Marcinkowskiego-Jaksę, dowódców poszczególnych batalionów i służb, rozszerzając sferę zbrodniarzy praktycznie na całą kadrę dowódczą brygady. Są dwa ośrodki, które bardzo usilnie nad tym pracują. Jeden to jest tak zwana Polska Misja Wojskowa w Berlinie. Jest to misja komunistyczna, którą dowodzi generał, nie wiadomo z jakiego nadania, bo przed wojną nie było takiego generała, pułkownika, podpułkownika, czy choćby majora w Wojsku Polskim, Jakub Prawin. Może byśmy się więcej dowiedzieli, jeśli zapytamy jego rodzinę,
Daniela Pasenta, bo to był jego wujek. Niech resortowe dzieci i resortowi kuzyni opowiedzą nam prawdziwe historie swoich rodzin. Niech ujawnią wszelkie kulisy. Rzecz jeszcze dodatkowo ciekawa. Zastępcą generała Jakuba Prawina w tej misji jest pułkownik Czesław Bibrowski. Nazwisko, które tu nikomu nic nie mówi. To jest jego pierwszy stopień wojskowy. Nie miał żadnych wcześniej. Urodził się od razu, był pułkownikiem. Jest to człowiek, który jest zastępcą Prawina, także przygotowuje razem z nim dokumenty na brygadę, mające potwierdzić jej zbrodniczą działalność, ale dla mnie jest to też jakiś szczegół osobisty. Otóż Czesław Bibrowski, wtedy mi nieznany ze stopnia wojskowego, w 1980 roku, w pierwszych dniach września, był jednym z organizatorów i stał się samorzutnym przywódcą Związku Zawodowego, na który się wówczas nazywał Nauka, Technika, Oświata. To miało być równorzędne z Solidarnością, Związek Branżowy dla pracowników nauki, oświaty, kultury, sztuki. Tu oddzielamy sobie robotników, ale my, rasa panów wyższa, właśnie pułkownik Bibrowski, tworzymy lepszy swój związek. To nie wyszło, ten związek nie miał racji bytu, zlał się z Solidarnością, przestał istnieć, mało kto pamięta. Zebranie wyglądało w ten sposób, że w olbrzymiej sali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, czy jakoś tak się to nazywało, było pełno delegatów z całej Warszawy, a może i z Polski. Za prezydium siedzieli jacyś ludzie, którzy już określili się, że właśnie są prezydium i powierzają przewodnictwo panu docentowi Czesławowi Bibrowskiemu. Kto jest za? Oczywiście wszyscy za, bo to fajnie, jak ktoś będzie na czele. Wstał starszy pan, który się tam grzecznie zachowywał, dobrze, to ja zebranie poprowadzę, jeśli jest taka wola większości i tak dalej. Kto wówczas wiedział, że to jest komunistyczny bandzior z takich struktur? Do tego dodatkowa rzecz. Gdy major towarzysz Zygmunt Maurycewicz Bauman, służąc w KBW, był odznaczony krzyżem walecznym za bezpośrednie walki z polskim podziemiem niepodległościowym, to wnioskodawcą tego odznaczenia był jego przełożony w KBW, pułkownik Czesław Bibrowski. Proszę zobaczyć, jak to się wszystko ze sobą wiąże. Orzeł, reszka, czerwoni, biali, my, normalni i oni. To wszystko w jakiś sposób zostało wymieszane. Jak mało o tym wiemy. Z drugiej strony jest ta Międzynarodowa Komisja Zbrodni Wojennych w Londynie. Z jednej strony ta komunistyczna misja wojskowa w Berlinie, a drugie ramię organizacji tej prowokacji, trzeba to uznać, uznania tych ludzi za zbrodniarzy wojennych, jest pułkownik Marian Muszkat, szef delegacji polskiej, właśnie Polski Ludowej, w Międzynarodowej Komisji Badania Zbrodni Wojennych w Londynie. Pewnie bym o tym nie wiedział, to są historie bardzo mało znane, gdzieś tam można jakieś zmianki spotkać, ale oświeciła mnie, i chwała jej za to, Gazeta Wyborcza. W połowie lat 90. ukazały się wypowiedzi niejakiego Moshe Muszkata, który napisał, a jest już profesorem wtedy emerytowanym bodajże gdzieś tam w Jerozolimie czy w jakimś innym dalekim mieście bratnim, oświecił mnie w ten sposób, że ja byłem w Polsce wtedy, badałem, wiem, że są dowody zbrodni ludobójstwa Brygady Świętokrzyskiej. Odpowiednie dokumenty były przygotowane. Nie wiem, dlaczego do dziś nie są wykorzystywane. Postanowiłem ich poszukać. Znalazłem. Jest pułkownik Moshe Muszkat, wtedy oczywiście Marian Muszkat, i jest operacja wspólna Ministerstwa Spraw Zagranicznych komunistycznego, bezpieki, oficerów informacji wojskowej, agentury zachodniej, zrobić na brygadę takie dokumenty, żeby świat cywilizowany uznał ich za zbrodniarzy, można byłoby ich osądzić, sprowadzić do Polski Ludowej i oczywiście powiesić, czy w jakiś inny sposób zamordować. Ale stała się rzecz niesłychana. Bezpieka wtedy jeszcze nie jest taka sprawna. Informacja wojskowa też jest jeszcze toporna. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie pracowali wtedy tak wykształceni wszechstronnie ludzie jak Radek Sikorski. Byli na nieco niższym poziomie. Może nie kończyli Oxfordów, kończyli jakieś szkoły kujbyszewskie, więc nie bardzo sobie zdawali z tego sprawę, że co innego dowód w Polsce Ludowej, a co innego w Londynie.
Pułkownik Moshe Muszkat, który tam był, gdy dostał cały pakiet spreparowanych dokumentów, nakazał natychmiast zatrzymać akcję, bo to przyniesie szkody Polsce Ludowej. Komuniści w kraju nie rozumieli, jak to zatrzymać, przecież wszystko mamy. Są dowody, są zeznania ludzi. To tylko wystarczy teraz przedstawić. On nie, nie, mówił to, nie wolno tego robić, bo będzie kompromitacja. I też, gdyby człowiek do tego nie sięgnął, nie zobaczył, jak te dowody zostały spreparowane, to może by pewnie nic z tego nie rozumiał. Ale to jest bardzo proste. Tam są na przykład zeznania Żydów ocalonych z zagłady. Ludzie, którzy w styczniu 1943 roku byli w lesie z rodzinami, rodziny stracili, bo ktoś ich zamordował, a oni przeżyli i są świadkami oskarżenia. I przed oficerami śledczymi zeznają. Oficer mówi, to w takim razie opowiedzcie, kto zamordował waszą rodzinę w lesie. No to mówią, to byli miejscowi, my ich znaliśmy, komuniści z Gwardii Ludowej. No nie, wiecie, rozumicie, towarzyszu, nie, to był NSZ. No nie, to nie był NSZ, bo my ich znaliśmy. Ale po kilkunastu przybliżeniach nagle się okazuje, tak, to były Narodowe Siły Zbrojne. Styczeń 1943 roku, to jest półtora roku przed powstaniem Brygady Świętokrzyskiej. Do tego konkretne zeznania funkcjonariuszy UB, że cały 1943-1944 rok byli w Kielcach i codziennie widzieli, jak Bohun Dąbrowski w mundurze kapitana SD spacerował po Kielcach. Czyli nie pracował, tylko się pokazywał. To miały być te konkretne dowody. Te dowody nie zostały przesłane. Polska Ludowa przynajmniej w tym kawałku się nie skompromitowała, ale to jeszcze nie był koniec sprawy. W 1950 roku, gdy pułkownik Bohun jest już we Francji, staje przed francuskim sądem za podpuszczeniem miejscowych komunistów agentury sowieckiej, został oskarżony ponownie jako zbrodniarz wojenny. Rozprawa przed sądem francuskim trwała bardzo krótko. Dowody, które komuna przedstawiła, były właśnie tego rodzaju, o jakim mówiłem. Po bardzo krótkiej rozprawie pułkownik Antoni Szacki został całkowicie z tych zarzutów uwolniony, ale jednocześnie polecono mu bardzo życzliwie, żeby jak najszybciej opuścił terytorium Francji, bo on tu bezpieczny nie będzie. Faktycznie było na niego kilka zamachów nieudanych, ponieważ miał gromadkę małych dzieci, wyniósł się do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki. Dzięki temu przeżył, dzieci wychował i tak jak on, tak wielu innych ludzi brygady uratowało się. Miałem możliwość jako jeden z nielicznych z kraju poznać jeszcze pod koniec lat 80., na początku lat 90. żyjącą wówczas kadrę dowódczą brygady, bardzo wielu podoficerów i żołnierzy. To byli ludzie szczególni, wszyscy połamani życiowo, wyrokami, torturami, jakie przeszli, tak jak Włodzimierz Kołaczkiewicz, pseudonim Zawisza, który był dużo wyższy ode mnie, ale gdy stał koło mnie, to był człowiek o głowę niższy, bo był zgarbiony. Ja na początku, nie znając jego losów, nie wiedziałem, dlaczego tak jest. I kiedyś tak z uwagą mu się przyglądałem, dlaczego człowiek stoi o lasce i cały czas tak. A jego koledzy mówią, co, dziwi się pan? Mówią, Włodek, pokaż panu Leszkowi, jak ty wyglądasz. Co mam pokazać? Stań prosto. On mówi, ale mogę tylko przez chwilę. Pokaż przez chwilę. On odłożył laskę, wyprostował się, a patrzę, to jest taki mężczyzna. Po czym przepraszam, ja muszę wrócić do poprzedniej pozycji. On był uwiązany łańcuchem za nogi w więzieniu kieleckim i bity metalowym drągiem po kręgosłupie. Dziw, że przeżył. To były takie ich losy. Skazywani na kary śmierci, na kary dożywotniego więzienia. Część z nich powychodziła po 1956 roku, ale normalnego miejsca dla nich w Polsce Ludowej nie było. Nie było szans, żeby mogli gdzieś otwarcie działać, tworzyć jakieś struktury towarzyskie, kombatanckie, rozmawiać, gromadzić pamiątki przeszłości, ocalić od zapomnienia, pisać relacje. To było im zabrane. Tego miało nie być. Brygada miała być pohańbiona na zawsze. I często, mówiąc już konkretnie o brygadzie, o jej dziejach, dokumentując to różnymi rzeczami z tamtego okresu, czy późniejszymi, posługuje się także między nimi czymś, co cały czas robi na mnie wrażenie. Otóż w 1993 roku sądzony był dowódca jednego z batalionów. Sądzony po raz ostatni, czyli to była jego rozprawa
rehabilitacyjna. Kapitan Zygmunt Rafalski, pseudonim Sulimczyk. Człowiek, który kilkanaście lat przesiedział w więzieniach. Raz skazany na karę śmierci tuż przed egzekucją z więzienia kieleckiego odbity przez Antoniego Hedę Szarego. Więzienie zostało uwolnione, między innymi kapitan Sulimczyk uratował wtedy się. Później drugi raz sądzony już dostał tylko dożywocie. I później, tak jak mówiłem, na peryferiach egzystował w Polsce Ludowej. W 1993 roku sąd wojskowy rozpatruje jego sprawę rehabilitacyjną. To są pułkownicy, którzy się wywodzą wprost z Polski Ludowej. Tu nie ma nowych kadr III Rzeczpospolitej, szczególnie tego szczebla. I proszę zauważyć, co oni zbadali, stwierdzili i w uzasadnieniu jego rehabilitacji, czyli uznania jego wyroku od początku do końca za nieważny, napisali, że współpracy z Niemcami, jakiej mu zarzucano, nie dopuścił się, że jego skazanie miało charakter odwetu na przeciwniku politycznym. I coś więcej, że nawet komunistyczny sąd w latach 40. nie był w stanie i nie udowodnił mu jakiejkolwiek współpracy z Niemcami. I tak faktycznie było. Można brygadzie zarzucać różne rzeczy. Zarzucaliśmy, zarzucamy, będziemy zarzucać. Nie wszystko było w porządku, tak jak w całej wielkiej polskiej konspiracji. Były porozumienia międzyorganizacyjne, wewnątrzorganizacyjne. Natomiast z pewnością nie ma tego zarzutu. On się nie może utrzymać, że wzięli udział w Holokauście, w mordowaniu Żydów, że rozpętali czy brali udział w wojnie domowej w podziemiu, bo takiej nie było. Było zwalczanie komuny, a to nie było polskie podziemie, tylko sowiecka agentura i nie było współpracy z Niemcami. Pułkownik Bohun do samego końca prezentował bardzo godną postawę. Jego gościem w Kalifornii był między innymi Cezary Chlebowski. Później w jednym z programów rewizji nadzwyczajnej, gdzie byłem jeszcze dopuszczany do publicznej telewizji ponad 20 lat temu, lata minęły, a sytuacja została, Cezary Chlebowski wykrzyczał, że brygada kolaborowała z Niemcami. Napisałem o tym do pułkownika Bohuna, bo jeszcze te ostatnie jego lata życia korespondowałem z nim. I napisałem mu, jak w tym programie było. I pułkownik Bohun odpisał z godnością. Ja to cytuję tu we wstępie, że jeśli pan Cezary Chlebowski chce, to niech zbada, niech sięgnie po dokumenty niemieckie. Mówi, ja nie mam nic do ukrycia. Wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. Dlaczego nas Niemcy nie zniszczyli, to proszę szukać w dokumentach. Dzisiaj wiemy więcej. W sytuacji, w jakiej była brygada, w takiej samej sytuacji było milion, może dwa miliony uchodźców. To byli starowierzy rosyjscy, to były ludy kaukaskie, to byli kozacy, to były społeczności z państw nadbałtyckich, to była prawicowa Białoruś. Byli różni ludzie, którzy uciekali przed Armią Czerwoną. Uciekali daleko na zachód. Uciekali całymi taborami, z dziećmi, z bagażami. Niektórzy uzbrojeni w jakieś średniowieczne armatki dla ochrony, uzbrojeni w jakieś kije, w drągi, w jednostrzałowe karabiny. Nikt im nic nie robił, dlatego że to było już nie do zatrzymania. To był eksodus przed złem, które naciągało. Uciekali Niemcy, uciekali też ci, którzy bali się Sowietów. Przede wszystkim ci, którzy w 1941-1942 roku uwierzyli, że Sowieci padli, że komunizm nie wróci. Wiedzieli, co ich czeka, jeśli wróci Stalin. I brygada, licząca 800 kilkudziesięciu ludzi, na tle tych 2 milionów, jest elementem praktycznie bez żadnego znaczenia. Natomiast jest rozkaz pułkownika Bohuna z kwietnia 1945 roku, także tu przytoczony, w którym on wyjaśnia, że Niemcy nam cały czas proponują, żebyśmy razem z nimi wystąpili na froncie przeciwko bolszewikom. Oczywiście to nie miało być celem nie miał być efekt wojskowy. Brygada licząca kilkaset osób, słabo uzbrojona, nie była nawet piątkiem w grze, byłaby czymś nieistotnym. Chodziło o efekt propagandowy, że oto Europa się jednoczy pod przewodem Wielkiej Rzeszy, przeciwstawia się komunizmowi. Wszystkie ludy dotychczas podbite idą z Führerem i bronią cywilizacji.
Pułkownik Bohun odpowiedział z godnością. Mamy naczelnego wodza, mamy polski rząd, nie mamy z nimi kontaktu. Dopóki tego kontaktu nie nawiążemy, nie podejmujemy żadnych tego typu działań. A później będziemy wykonywać tylko i wyłącznie rozkazy naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. To było opublikowane już wtedy, w kwietniu 1945 roku, w warunkach wojny. W piśmie brygadowym, w marszu i boju. To jest prawdziwa postawa tych ludzi. I gdy później rozpoczęły się procesy polityczne, tu jest zamieszczony wstrząsający artykuł podsumowujący te kilka lat okupacji, walki z oboma wrogami. Artykuł napisany przez jednego z przywódców środowiska politycznego Organizacji Polskiej, Kazimierza Gluzińskiego. Artykuł pod tytułem Nielegalnym. On podsumowuje to, co było i to, co jest, i te procesy w kraju. Zostało to tak reprodukowane, żeby móc to w całości przeczytać. Warto, bo to jest testament żywych o tych, którzy już byli mordowani, których już miało nigdy nie być. Chciałbym to jeszcze tylko podsumować czymś, co nie ma związku z brygadą, ale tak faktycznie ma. To jest artykuł opublikowany 15 kwietnia 1946 roku w organie centralnym, konspiracyjnym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jest to już ostatnia narodowa konspiracja w kraju i ostatnia, która dotrwała do połowy lat 50., tworząc jeszcze jakieś struktury. Autorem tego artykułu, chociaż tego z pewnością już nigdy nie stwierdzimy, był prawdopodobnie kapitan Jerzy Pilaciński, pseudonim Lech. Podczas okupacji szef Wydziału Propagandy Komendy Okręgu Warszawskiego Narodowych Sił Zbrojnych, już po wojnie w Komendzie Głównej NZW był szefem sztabu tej organizacji. Jako jeden z nielicznych oficerów tej komendy zdołał przedrzeć się na zachód, ocalił życie. Ale ten artykuł z 15 kwietnia 1946 roku, gdyby był czytany bez tej daty, z niewielką poprawką niektórych sformułowań, byłby aktualny dziś. Dlatego pozwolę go sobie przytoczyć. Obraz Polski obecnej to niewola w masce wolności. Klimat prowizoryczności, tymczasowość, niepewność, brak entuzjazmu, brak orientacji. W społeczeństwu, które od brzegu do brzegu jest narodowe, rękami obcych agentów, popartych, milczących, ale niebiernym pogotowiem czerwonego militaryzmu, daje się kukłę przybraną w biel i czerwień patriotyzmu, wolności, suwerenności, demokracji, granicy zachodniej, dostępu do morza, religii, armii narodowej, sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, prawa odwetu na nienawistnym Niemcu. Daje się kukłę wypchaną walką klas, grabieżą połowy obszaru Rzeczpospolitej, okupacją obcej policji, cynicznym rabunkiem gospodarczym, całkowitą deprawacją warstw nieuświadomionych politycznie. Znajdujemy się na równi pochyłej i może nadejść taki moment, że nigdy już nie potrafimy podnieść się nawet na poziom odpowiadający latom 1920-1925. Taki jest obraz Polski podany bez żadnego retuszu, uczucia, bez zniekształceń zabobonu i bielma na oczach. Nasze zadanie to zupełne zniszczenie wpływów obcych w narodzie. To sprzeciw służenia obcym interesom, obojętnie czy angielskim, czy niemieckim, czy sowieckim. My nie chcemy być narzędziem obcych polityk kosztem naszej ojcowizny i naszej krwi. Jak to pasuje do sytuacji dzisiejszej? Czy potrafimy testament tamtych ludzi zrozumieć, przyjąć i zacząć go wcielać w życie? Dziękuję bardzo.